Halo, dzień dobry, witam wszystkich, serwus. Dzisiaj krótko pokażę wam cztery mody. No może jeszcze przyczepę wam pokażę, chociaż przyczepa będzie służyła nam jako gość programu. Dzisiaj rządzą Niemcy, BMW oraz Fendt. Jeden z traktorów właśnie tutaj, ten mniejszy. Żeby nie przedłużać, pokażę wam pierwszy mod, motocykl. Motocykl wygląda tak, 1600 GL, czyli jakiś tam potężny silnik. Kolory są do wyboru, zaraz wam pokażę. Chyba tutaj nie ma żadnych opcji, jeśli chodzi o interakcję na podejście. Bardzo fajnie zrobiony jest ten motocykl, powiem wam szczerze. Nawet tutaj zaciski są widać, fajnie hamulcowe. Tłoczki, kask leży. Wszystko tak fajnie, nie wiem, tylko ta rama może było tak za bardzo, jakby ten kolor jest taki, nie wiem, niewyraźny, no ale... Generalnie bardzo fajny mod jest, bardzo fajny motocykl. Kask się zakłada, gdy wejdziemy. I pod siódemką możemy sobie zrobić, oprócz tego, że światło się zapala, to nie wiem, czy widzicie, podnosi się i opuszcza szybka w kasku, co jest bardzo fajne. Można otworzyć, jak się jedzie bardzo wolno, albo zamknąć, jak się jest normalnym motocyklistą i się człowiek boi komarów i różnych takich rzeczy. Światła oczywiście działają, krótkie, długie. Z tyłu też wszystko widać. Można co zrobić jeszcze? Można zarejestrować. Ja zawsze będę domyślnie rejestrował motocykle czy tam sprzęty, żebyście tylko widzieli, że można zarejestrować. Widać wszystko. I uwaga, odpalamy. Fajnie pracuje ten motocykl. Aha, jeszcze wyłączę tylko skrzynię biegów, bo nie wszyscy gracie z skrzynią biegów i po prostu... Aha, te mody są takie, jak są dostępne, ściągnięte. Jedyna rzecz, którą ja zmieniłem, to jest po prostu czułość sterowania, bo nie potrafi na tym domyślnie grać i to jest jedyne po prostu sterowanie, to jest jedyna rzecz, która tutaj jest zmieniona przeze mnie, zaingerowana. Na tej mapie mam wgrane wszystkie te real mods, jeśli chodzi o dirt, czyli brudzenie się oraz o Ground Response, czyli właśnie tą ziemię taką niby reak... No wiadomo o co chodzi, reakującą. Także jak te mody działają tutaj, to będą działały z tymi modami. Ale przejedźmy się. Obrotomierz chodzi. Prędkościomierz również. Nie działają lusterka. Można zajrzeć w głąb siebie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nic tego nie zrobiliście, to najwyższy czas, żeby zajrzeć w głąb siebie. I jedziemy. Przejdziemy się kawałek. No, przyspieszenie jest stówka, 120. Oj. Troszeczkę mnie poniosło, na motocyklu nie byłoby coś takiego możliwe. Nie wiem co się stało, ale nie mogłem ruszyć, dobra. Pokażę wam jak to wygląda. Jak ten motocykl sobie jedzie teraz na cruise control, wygląda w sumie tak. Klakson, jak z samochodu. Przyspieszymy troszkę. No fajnie wygląda, powiem wam, że naprawdę jest fajnie zrobiony. Dźwięk jest do poprawienia, ale jest poprawny jak najbardziej. Jest poprawny, jest do poprawienia. Lusterka nie działają, to jest jedyny mankament. Tutaj pokazują się światła, że są włączone. Obrotomierz działa. Do 8000, czyli jest to bardzo nierealistyczny obrotomierz, ponieważ jak wiadomo, znaczy nie wiem czy jak wiecie, ale w takich motocyklach zresztą jest taki bardziej do kruzowania. Możliwe, że to jest 8900, bo mi się wydawało, że w tych sportowych to jest tam do kilkunastu tysięcy, no ale to nie jest taki sportowy. Bardzo fajny motor, powiem wam szczerze, jeszcze wjadę szybko tutaj na plac do... Gasimy? Zapalam jeszcze raz? Fajnie zrobiony jest ten dźwięk. Gasimy. Jeszcze tutaj zobaczymy, jakie konfiguracje są. Można customize, można skrzynię włączyć, wyłączyć z hełmem albo bez hełmu. To jest oczywiste. No i kolor można zmieniać. Na przykład weźmy sobie tutaj jakiś, nie wiem, taki wchodzący w purple, czyli w fiolet. Bardzo fajnie wygląda. No i tyle. No według mnie naprawdę poprawny mod, bardzo fajny graficznie zrobiony, dopracowany.
i przy odrobinie tylko tam jakichś swoich własnych inwencji można go naprawdę poprawić według swoich potrzeb. Także bardzo piątka. U mnie 5 na 5. Kolejny, aha, to nie jest różowy kolor, to jest salomonowy kolor. Domyślnie czerwony. Kolejny samochód to będzie ten mniejszy BMW. Autko. Zobaczcie sobie go z zewnątrz tutaj. Drzwi się otwierają. Nic więcej nie możemy zrobić na podejście, oprócz właśnie tych otwieranych drzwi chyba. No, otwierane drzwi. A tylko przednie można otworzyć z boku. Bądź zamknąć. A tych nawet nie. No dobra, nie będziemy się bawić. To. Bardzo fajnie zrobiony jest też światła, wszystko. No tak dość realistycznie, bardzo fajnie. Uwaga, uwaga, opony sliki, czyli to jest na tor wyścigowy. Wnętrze jest bardzo fajnie zrobione. Taka skóra beżowa, mi się wydaje, że to ma być imitacja tej skóry. I no fajnie, tarcze hamulcowe, zaciski jakieś nawet widać, naprawdę fajnie. Tutaj właśnie wydech, hak. Wsiadamy do środka. No w środku jest po prostu wypas. Powiem szczerze, że w środku jest naprawdę fajnie zrobiony, dopracowany. Nie jak z Pinta, także światła. Jak się włączy światła, to już nie widać kontrolek, ale się podświetla ta tablica. Także fajnie to wszystko widać. Tablica i nawigacja. Jeśli chodzi o interakcję, mamy tutaj drzwi, otwieranie, zamykanie, prawych, lewych. Tutaj mamy tylne drzwi, prawe, lewe. To jest oczywiste. No i w tym samochodzie akurat nie ma nic więcej. Zamkniemy te drzwi, przejedziemy się. Żebyśmy nikogo w tymi drzwiami nie dziapnęli. Uruchamiamy go. Światła są, wszystkie kierunkowskazy. W lusterkach nawet kierunkowskazy. No powiem wam, że naprawdę kurczę, podoba mi się. Jest rekinek oczywiście tutaj, jak widzicie. Hak holowniczy. Taka ciekawostka, że hak holowniczy można, uwaga, uwaga, pod siódemką na klawiaturze można składać. Zobaczcie. Fajna rzecz. Jest złożony. Można oczywiście Ctrl Y zarejestrować auto. Domyślnie jest taka rejestracja. Fajnie wygląda. Tak samo jak w poprzednich. Jedyne co zrobiłem, to czułość sterowania sobie zmniejszyłem, ponieważ nie potrafię grać na innym. No i jedziemy. Najpierw ze środka. Powiem wam, że ta kierownica nawet tak chodzi niesymetrycznie jak w samochodach. Naprawdę mi się podoba. Lusterka są ustawione bardzo kiepsko, ale to jest taki mały szczegół. Dźwięk poprawny jest, ale mógłby być lepszy. Przejdziemy się tutaj właśnie koło tego pola, zawracamy. Mógłby być według mnie lepszy troszkę. Ale to wszystko jest do poprawki. Dźwięk akurat można sobie mu bardzo łatwo zrobić. Ładnie się błyszczy w ogóle. Kolor taki jest ciekawy. Ładnie zrobione to wszystko jest. Teraz z zewnątrz sobie go pomalutko będziemy jechać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w ruchu. Naprawdę fajnie. Nie wiem, czy jeszcze coś was interesuje, jeśli chodzi o te mody. Piszcie w komentarzach w ogóle, subskrybujcie, dajcie łapki w górę, jak się podoba, dajcie łapki w górę, w dół, jak się nie podoba, jeżeli już musicie. Ojej. Ale przede wszystkim to piszcie, właśnie chodzi mi o wasze komentarze, żebyście pisali, co chcecie, żebym tutaj pokazywał, bo ten kanał chciałbym, żeby był dla was. Fajnie widać tutaj, naprawdę jest kozacko zrobiony, przyznam się szczerze. Ten kanał, żeby był dla was, także piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcielibyście zobaczyć, jakieś mody szczególne, bo mogę prezentacje takie robić, bo sam wiem, jakie to jest użyteczne, czasami człowiek nie wie, ściągnąć, nie ściągnąć. Motocykl sprzedamy, żebyśmy mogli sobie wjechać samochodem. W konfiguracjach tego auta mamy oczywiście do wyboru skrzynię biegu, wyłączyć albo nie mieć, wyłączyć albo po prostu jakąś taką standardową. Możemy zmieniać kolor.
na przykład na czarny. To jest jakiś taki czarna perła chyba bardziej niż tylko czarny. Bardzo fajnie zrobiony jest. Także to jest ten samochodzik. Pokażę wam jeszcze szybko ten drugi autko od BMW, chociaż tamto drugie jest prawie takie samo jak to. Tutaj odstawimy. Tak samo jak to. Ładnie tutaj otworzymy drzwi, żeby... Co jest? Nie wiem, czemu nie możemy otworzyć drzwi. Tutaj może zawjechaliśmy gdzieś tam, gdzie nie powinniśmy. Nie wiem dlaczego. Ale przestało działać, słuchajcie, no właśnie, błąd się tutaj wykrył. Przestało działać otwieranie drzwi. A nie, po prostu jeżeli wyłączyłem, schowałem HUD, czyli ten właśnie interfejs, to wtedy nie działają interaktywne opcje. No i dobra, to BMW jest praktycznie takie samo jak tamto. Goodyear opony ma, nawet nie założyłem tu też. A widzicie, już was okłamałem. Nie jest takie samo, tamten ma opony Goodyeara. No proszę, proszę, ale też są sliki. Goodyear, ale sliki. Jest generalnie takie samo. Różni się tym, że drzwi się, no znaczy takie samo, takie same skrypty, bo wygląda inaczej. Bardzo fajnie wygląda w ogóle. Kierownica, światła tak samo. Wszystko się tutaj włącza. Tutaj widzicie, ten wyświetlacz spalania 7,4 na 100. Średnia prędkość 80 na godzinę. Nie, to nie jest średnia prędkość chyba, tylko to jest cruise control. No właśnie, takie opcje, powiem wam, że naprawdę jest ogarnięty. Bardzo ładnie zrobiony jest. No i różni się tym, że ma dwie dodatkowe funkcje. Ma szyberdach. I teraz szyberdach, teraz jest uchylony, zobaczcie. Można go albo właśnie uchylać. Wygląda właśnie tak, uchylony. Szyberdach, jeżeli widzicie. A można go po prostu odsunąć. Uchylać nie będziemy, jak jest odsunięty. Także to są dodatkowe funkcje. Można sobie odsunąć szyberdach, sunroof. Podjechane ma trochę tarcze hamulcowe, trzeba by nie zmienić, ale nie, ma zaciski. Opony właśnie Goodyeara. Bardzo fajny mod. Błyszczy się ładnie, umędrzy jeszcze siutki. 540 X-Drive, nie wiem co znaczy ten model, ale już tu Miki ma takie konkretniejsze, widać naprawdę. Oczywiście też mu się chowa na siódemeczkę hack. No i jedziemy w takim razie. A, i zarejestrować go można. Domyślnie jest jakaś niemiecka rejestracja, taką zróbmy. No jedziemy się, przejedźmy się, żeby nie przedłużać. Pozamykamy drzwi. Pracuje tak samo jak tamten silnik. Dlatego mówię, że to jest ten sam chyba, znaczy na pewno ten sam autor skrypt, ale jest sunroof otwarty. Słuchajcie, można sobie pojechać. Lusterka ustawione są kiepsko. Tak jak tam. 120, no się rozpędza. Jak na 4 litry to jest dość nawet fajnie. Hamulce też ma w miarę. Zawrócimy tutaj. Klakson. Jak przyspiesza, to tak troszeczkę jak traktor, nie wiem, nie podoba mi się to, no ale to mówię, dźwięki można samemu rzucić jakie się chce. To jest po prostu tak proste i jak was interesuje, to piszcie, komentujcie, dajcie łapki w górę, dajcie łapki w dół, jak nie lubicie. No i subskrybujcie. Ja będę wiedział, że tego więcej ma być, tych modów, więcej grania i powiedzcie, co się podoba. Salomonowy kolor. To nie jest różowy, to jest salomonowy. No właśnie, więc jeszcze pokażę tylko szybko, jakie są opcje tutaj, customize, jak można to sobie zrobić.
I tak samo kolor, tak naprawdę można, wybierzmy ten szary kolor. Ciekawy jestem. Taki salowy, no ładny, ładny. Bardzo fajny mod. Bardzo fajne autko. Cofniemy koło tego tutaj, gdzie stoi. Dwaj bracia. Troszkę starszy jeden, troszkę młodszy drugi. Otworzymy drzwi, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I to, co mnie interesuje najbardziej, w końcu Farming Simulator. Farming Simulator. Jest to gra dla farmerów, o farmerach, przez farmerów robiona. Oczywiście pewnie przesadam. Favorit 509 Turbo Shift. Turbo Shift, czyli manualna skrzynia biegów. Podobno ma wszystko, wszystko mający. Dynamiczne węże, dynamic hoses i tak dalej, tak dalej. Wygląda naprawdę fajnie. Ale jak brzmi? Uwaga, zobaczymy. Światła. Wszystkie działają. Rejestracja jest. Można go zarejestrować. I w środku, pod prawym kontrolem, proszę Państwa, bogactwo. Kierownica, światła, włączamy, wyłączamy. Awaryjne. Zgasimy go. Zapalimy. Zgasimy. Tutaj jest PTO toggle. Dobrze, to, że no nie mówcie, że możemy włączyć. A, to podejrzewam, że jak maszyna jest jakaś załączona, to PTO. PTO to jest właśnie wałek napędowy, wałek przekazujący moc, tu nie chodzi. Ale prawdopodobnie właśnie można maszynę uruchomić, zaraz zobaczymy. Tu też właśnie tylko kierownicę sobie zmniejszyłem sterowanie. Wyłączamy to. Kierunkowskazy, prawy, lewy. Zobaczcie, te światła można przesuwać. Zobaczcie. To jest fajne, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Mało użyteczne, ale na pewno bardzo fajne. Tutaj możemy... To jest opuszczanie i narzędzi i podnoszenie. Zaraz sobie zobaczymy. Differential. A skrzynię biegów, jeżeli włączymy. Słuchajcie, poczekajcie. Tutaj można włączać w środku, słuchajcie, nawet ten. Przód napęd dołączać i odłączać blokady i w ogóle sterować napędami. To jest fajne bardzo. Wyłączmy, bo wy pewnie nie gracie na Gearbox. To jest rewelacyjny mod. Tutaj zamykamy, otwieramy close warning. Ten warning, czy ten ostrzegawczy. Tutaj można go całkiem ściągnąć chyba. Dokładnie. Tutaj niby jest. Aha, zakładamy albo wyłączamy ten kogut. Tutaj włączamy. Tutaj są reflektory. Przód. Tył. Czekajcie. Włączone. Wyłączone. No powiem wam, że kozacko jest zrobione. Ktoś poświęcił tu chwilę, nie wiem jak to się ciężko robi. Tu też można przestawiać te światła właśnie, zobaczcie, prawo, lewo troszeczkę. Bardzo fajnie zrobione. No, co tu jeszcze jest? Światło w środku. No, ale zobaczymy i przejedźmy się nim kawałek. Nawet fajnie słychać, powiem wam szczerze. Korci mnie, wiecie co, kupię na chwilę jakiś pług. Znaczy coś tam po prostu kupię. Kultywator niech będzie, żeby zaczepić i zobaczyć, czy właśnie chodzi o to, że opuszcza się przód i tył jeszcze na guzik, no bo tego czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jeździ naprawdę fajnie, a zobaczcie jaki cień rzuca, te światła w tych BMW, zobaczcie jakie cienie rzucają. Są bardzo realnie zrobione, bo w te Farming Simulator są jakieś takie fake, nie wiem. Nie bardzo. Podłączmy to. No i teraz zobaczmy.
Tak, zobaczcie, no można normalnie, zobaczcie, opuszczamy, podnosimy. To jest coś, czego jeszcze nie było, nie widziałem, ja przynajmniej. Bardzo fajnie. I jeszcze, aha, jeszcze jest Dynamic Hoses, to chciałem wam pokazać, tu wszystko działa. To też wszystko działa. To jeszcze chciałem pokazać wam, jak działają Dynamic Hoses. Tutaj przyczepy sobie sięgnąłem. Linki znajdziecie pod filmem właśnie. Uwaga. Wszystko działa, zobaczcie. No właśnie, ta przyczepa swoją drogą jest bardzo fajna. Też jest oświetlenie. Mogę wam pokazać od razu. Otwieramy, zamykamy właśnie Klaus Cover. Klaus Cover, czyli właśnie możemy ją odsłonić. Skrętna oś. I pokażę wam jeszcze, a właśnie, ciekawy jestem, czy to PTO, czyli ten wałek na przekazujący mocy. Nie, nie działa. Ale powiem wam, że ta przyczepa jest bardzo fajnie animowana, jak się ją rozładowuje. Tutaj wszystko widać, łańcuchy, podajniki chodzą, zobaczcie. Światło są oczywiście. Tu chodzi i nawet wałek, zobaczcie, kręci. Bardzo fajnie zrobione. I można też ją opuszczać bądź ją podnosić do rozładunku. Także to jest to. Ten traktor jeszcze, wiecie co, pokażę wam jak brzmi. Usłyszycie różnicę? O, pokażę wam jedną rzecz. To jest teraz bez tej skrzyni biegów właśnie. To w ogóle jest skrzynia biegów manualna, jak widzicie. Tutaj właśnie są manualne manetki i tak dalej. Znaczy pewnie jest power shift, ale chodzi o to, że nie jest automat. I posłuchajcie teraz, jak będzie brzmiał ten traktor. Jak się jedzie na tym, bez tego modu właśnie na skrzynie biegu, posłuchajcie, jak on brzmi. Tak jakbym się cały czas sprzęgło ślizgało. Rozpędza się. Cofniemy sobie i za chwilę włączę do skrzyni biegów. Bardzo polecam wam ten mod, po prostu tak urealnia rozgrywkę. Ja chwilkę mi tylko zajęło, chwilkę dosłownie tylko. Oto błoto jest. Jeżeli zastanawiacie się, czy te mody się brudzą, to za chwilę wam pokażę test, który właśnie robię każdemu modowi. Teraz słuchajcie, włączę skrzynię biegów. Manualna. I od razu tutaj wyłączymy sobie cosplay i od razu tutaj właśnie tutaj w prawym górnym rogu, gdzieś tam, żeby było tło. O tak pokażę, żebyście mieli tło. Zobaczcie. A właśnie, teraz nie mogę. Tutaj. Jest power, to jest po prostu moc, jaką ten mod ma ustawioną, bo też można ingerować tą moc, można zmniejszać, zwiększać, jest to bardzo prosty sposób. I zdecydowana większość modów, w jakie się gra, ma po prostu tą moc przeholowaną. A właśnie tutaj jest ta moc, power i zobaczymy za chwilę, jaką moc ten ciągnik ma według gry, jak ona to czyta. Teraz jesteśmy na luzie, wbijamy sobie pierwszy zakres. Szósty bieg, pierwszy zakres. I zobaczcie, to jaka jest różnica. A jeszcze wyłączę mu wszystkie napędy, ale dobra. Moc 130, 148, 147 koni. Ale teraz się rozpędza ten traktor, co? Jak prawdziwy. Teraz czuć naprawdę, że on ma ciężko. To tyle jeśli chodzi o... ten traktor. Właściwie to nie, właśnie chciałem wam po raz kolejny kłamać. Odczepimy tą przyczepę, która jest bardzo fajna. Bardzo fajnie zrobiona jest. Chciałem wam to
Szczepę też poleci tak naprawdę, jeżeli właśnie szukacie z Dynamic Process. Musimy tutaj oczywiście sami sobie dobierać bieg. Odczepimy, a ten traktor w ogóle oprócz tego, ten fend, oprócz tego, że fajnie wygląda, fajnie brzmi, fajnie kopci w ogóle, zobaczcie. Na czarno jak przyspieszy, jak ma ciężko, nie? Teraz już nie, ale znowu weźmiemy, przyspieszymy. Będzie ciężko. Posłuchajcie sobie, jak zapala. I jeszcze wam pokażę, jakie ma konfigurację. W tym traktorze można zrobić dosłownie wszystko. Oczywiście przednia konsola różnego rodzaju, trima konsol, co to jest to trima konsol, czy jakieś takie chyba dedykowane nawet, zobaczcie, no super, zobaczcie, różne można sobie pościągać pewnie do tego tury. Silniki od 95 koni, ale ten 95-konny, jak słyszeliście, teraz miał prawie 155 koni. White Tar do 150 koni, White Tires, Narrow, Continental, na przykład te, Saite, nie wiem co to właśnie jest, jakieś, a, Luftfilter, a widzicie, bo może mieć na zewnątrz albo właśnie schowany, to też jest fajne, halogeny, LEDy, po prostu jest tyle różnych opcji tutaj, że każdy znajdzie coś dla siebie, wszystko można tutaj właśnie w tym traktorze zmienić. Naprawdę fajnie. Ale jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie. Tak, tutaj puściłem te samochody i motory. Samochody się nie brudzą. Motor się nie brudzi. Samochody się nie brudzą. A traktor i przyczepa się brudzą. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Troszkę długi mi wyszedł ten odcinek, ale chciałem te mody wam pokazać dokładnie, żebyście wiedzieli, co, o co chodzi. A zobaczcie, tu jest ten filtr powietrza, gdzie w tamtym już nie ma. Chciałem, żebyście dokładnie wiedzieli, o co chodzi, żebyście mogli zdecydować, czy warto pobierać, czy nie. Bardzo fajnie wszystko jest zrobione, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajne mody. Pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie albo unlajkujcie, jak nie lubicie. I czekam na wasze komentarze. Jestem ciekawy właśnie tego, co macie do powiedzenia na ten temat.